ukochani, przez Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, który objawia nam miłość swojego Najświętszego Serca, posłuchajmy przez chwilę, rozważmy, co to dla nas znaczy czcić, uwielbiać miłosierne serce Jezusa. Taka jest myśl przewodnia naszego dzisiejszego czuwania. Wysłuchaliśmy bardzo głębokiej, można nawet po ludzku oceniając powiedzieć trudnej, mowy Pana Jezusa z Wieczernika, rozmowy z Ojcem, głębokiej Jego modlitwy. Jezus w tej modlitwie, którą zanotował uczeń, który był najbliżej Pana Jezusa, święty Jan Apostoł, odsłania swoje serce w tej modlitwie. Każdy, kto wypowiada swoje modlitwy, prośby, podziękowania, modlitwę uwielbienia, adoracji, między innymi też odsłania swoje serce. I tu Pan Jezus pokazuje, moi kochani, jakie są Jego troski, Jego pragnienia. Pokazuje swoje miłosierne serce Jezusa, bo kanwą, myślą przewodnią tej dzisiejszej Ewangelii jest odsłonięcie właśnie miłosierdzia, pochylenie się nad ludzką nędzą, słabością, nad nędzą ludzkiej kondycji skażonej grzechem, nieposłuszeństwem Bogu. Mówi się często w naszych czasach, że Pan Bóg jest miłosierny. Nawet u części osób, jak się rozmawia na co dzień i dopuszczają się różnych mniejszych lub większych przewinień, żartują sobie czasem z grzechów, to ukłonął się taki slogan, że a Pan Bóg jest miłosierny, miłosierny jest Pan Bóg ponad wszystkim. Coś w tym stylu. I widać nieraz, że u tych osób jest to zupełne niezrozumienie postawy miłosierdzia Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że mówi się o miłosierdziu, że Pan Bóg przebacza, ale ta osoba w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że trzeba podstawą, fundamentem Bożego przebaczenia, nawet najcięższego grzechu, jest go uznanie i wyznanie, oczywiście później w sakramencie pokuty, uznanie grzechu swojego, swojej kondycji kiepskiej, duchowej, nieraz bardzo pogmatwanej, wiąże się z uznaniem, stanięciem w prawdzie. Tak, ja mam taki, a nie inny problem, grzechy, to jest moja sprawa, to mnie dotyczy. Kapłan nieraz nas powiedzi w potoku słów niektórych osób mówi o sobie w jednym zdaniu coś, a ta osoba nieraz dalej swoje, swoje. Nie chce jakby usłyszeć prawdy o sobie. Albo czasem ktoś posługuje modlitwą z charyzmatem poznania, albo słyszy w niedzielę czy w inny dzień Ewangelię, która tak jak strzała trafia w ten czuły punkt, ale to odrzuca, nie uznaje prawdy. A miłosierne serce Jezusa o co dziś prosi Boga Ojca? Uświęć ich w prawdzie. Słyszeliście to? Zwróciliście na to uwagę? Uświęć ich w prawdzie, bo oni nie są z tego świata, bo będzie konfrontacja. Tego Pan Jezus żąda. To jest fundament Bożego miłosierdzia. Kiedy czytamy traktaty o Bożym miłosierdziu, które są utworzone, powstały na podstawie Pisma Świętego, albo kiedy czytamy samo Słowo Boże, kiedy czytamy dzienniczek świętej Faustyny czy inne dzieła, to tam cały czas jest mowa o prawdzie. Dlatego święty Jan Paweł II, zainspirowany właśnie tym wątkiem miłosierdzia w encyklice o Bożym miłosierdziu, napisał później inną encyklikę, Veritatis Splendor, blask prawdy, mówiąc wyraźnie o pewnych zagrożeniach współczesnych. I moi drodzy, w tym kontekście chcę poruszyć problem
dzisiaj nam współczesny, bardzo bolesny, trudny, zamazywania prawdy w obrębie samego Kościoła, ludzi wierzących. To dotyczy choćby kwestii tak zwanej ideologii gender, która wywraca do góry nogami rzeczywistość Bożego porządku, który to Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i takich czyni małżeństwem. A między innymi ideologia gender głosi to, że płeć jest kwestią uczuć, głębszych uczuć, mniej głębszych. Płeć można sobie wybrać, można wychować dziecko do danej płci. No i oczywiście, na co pozwala dzisiejsza medycyna, można płeć także fizycznie zmodyfikować bardziej lub mniej udanie. Moi kochani, warto się zainteresować tą kwestią, bo przychodzą takie czasy, że my nie tylko musimy mówić, że tak, to jest złe, ale po pierwsze być do tego wewnętrznie przekonani, to musi być przemodlone, a po drugie powinniśmy mieć wiedzę na ten temat, rzetelną. Bracie i siostry, jak byś uzasadnił teraz w rozmowie, jakiejś tam dywagacji z kimś, dlaczego ideologia gender jest zła? Tak konkretnie, na przykład 5 argumentów wymienić, powiedzieć. To my powinniśmy mieć na ten temat konkretne zdanie, konkretną odpowiedź. Warto się zainteresować, moi kochani, prawdą, że Kongregacja Nauki Wiary kilka dni temu opublikowała specjalny dokument o gender, mężczyzną i kobietą stworzył ich. Chwała Bogu, że w końcu Stolica Apostolska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie gender. W ogłoszonym dokumencie stanowczo się po pierwsze sprzeciwia tej ideologii, jasno i wyraźnie, a w szczególności narzucaniu jej w szkołach i na uczelniach jako jedynego słusznego światopoglądu o rzekomo naukowym charakterze. Zarazem jednak Kościół zachęca do dialogu w ramach studiów gender, zwłaszcza gdy chodzi o sposób, w jaki różnica między płciami jest przeżywana w różnych kulturach. To oczywiście na poziomie psychologicznym, ale bardzo ważne jest, żeby jasno i wyraźnie wiedzieć, że Stolica Apostolska mówi i podaje tam mnóstwo argumentów, którymi się tu nie będziemy zajmować, że jest to ideologia na wskroś, w całości, w 100% zła, moi kochani. To trzeba jasno wiedzieć i mówić i nie bać się tego mówić. I pomimo, że w naszej ojczyźnie mamy teraz układ władzy taki, jaki mamy w związku z wyborami sprzed 4 laty, to niestety w wielu samorządach ideologia gender jest przez samorządy wprowadzana od kilku lat do niektórych szkół. I wielu ludzi sobie z tego sprawy nie zdaje, ponieważ legislacja tak wygląda, że samorządy mają pewną autorytarność co do tego, żeby takie światopoglądy wprowadzać. I to jest bardzo źle. I niestety rządzący obecni nic z tym nie robią. Kompletnie. Żadnych prac nie ma, aby zablokować, odebrać samorządom wprowadzanie tej ideologii do szkół. A jest ona bardzo szkodliwa. Ja przeczytałem 7 lat temu już, kiedy były programy pilotażowe podpisane przez ówczesną minister edukacji. 7 lat temu przeczytałem podręcznik do wychowania seksualnego dla przedszkolaków i kiedy zobaczyłem tam opisy oraz ilustracje, jak dzieciom edukator seksualny ma tłumaczyć w przedszkolu, jakich jest dla chłopczyków i dziewczynek 13 sposobów samogwałtu, masturbacji, to no, nie ukrywam, byłem tym przerażony. I to nie są jakieś teorie spiskowe, to nie są jakieś poglądy osób skrajnych, to
To są fakty, moi kochani. I trzeba o tym jasno mówić. Zachęcam do lektury tegoż dokumentu. Mamy dzisiaj szeroki dostęp do internetu, więc możemy w tym względzie się dokształcić, poszerzyć swoją wiedzę. Prawda, której domaga się od nas Pan Jezus, zobowiązuje nas do tego. Nie można tylko pięknie mówić, chwalić Pana Boga. Pan Bóg kocha wszystkich, tak jak się dzisiaj wykrzywia słowo miłość, choćby na tych bardzo szkodliwych moralnie paradach równości, kiedy mówi się, że każdy ma prawo do miłości. No oczywiście, że jest to prawda, ale podciąga się to pod rzeczywistość, która jest bardzo szkodliwa i grzeszna. Nie potępiamy osób homoseksualnych. Odnosimy się do nich z szacunkiem, ale jednocześnie no, nie powinno być przyzwolenia, aby tę ideologię szerzyć i wprowadzać i ją wyznawać, czy bronić, nie daj Boże. No niestety dzisiaj jest tak mocna fala, że nawet ludzie bardzo krystaliczni do tej pory się uginają. Takim przykładem jest młody aktor, aczkolwiek bardzo radykalny w swoich poglądach, Maciej Musiał, który niestety no, uległ ostatnio w Warszawie tej fali propagandy homoseksualnej i wypowiedział się, że on występuje w paradzie, popiera, bo każdego należy szanować. Tak przykro mi się go zrobiło, bo myślałem, że rzeczywiście jest osobą krystalicznie mądrą, okazuje się, że jednak nie. A podam przykład może u nas 10 lat później do przodu tak będzie, a może nie, nie wiemy. Ale podam przykład teraz, jeśli chodzi o prawdę z Australii, gdzie kilkadziesiąt już lat temu zaczęła wpływać fala tsunami ideologii gender i też propagandy homoseksualnej. I ostatnio wypowiedział się na ten temat jeden ze sportowców w Australii. Posłuchajcie, cytuję dziennik tekstowy Radia Watykańskiego, Stolicy Apostolskiej, więc poważne źródło. Sportowiec z Australii, rugbysta Israel Folo, zamieścił na Instagramie słowa Pisma Świętego odnoszące się do czynnego homoseksualizmu. Zacytował pierwszy list świętego Pawła Apostoła, wers 6, rozdział 6, wersy 9 i 10. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. I dodał od siebie tenże sportowiec, piekło czeka, nawróćcie się. Tylko Jezus może zbawić. Za te słowa Folo stracił 4-letni kontrakt z Rugby Australia i 4 miliony dolarów australijskich. Władze związku postanowiły go w ten sposób ukarać za, jak stwierdzono, złamanie norm postępowania. Tymczasem decyzja ta, jak się potem okazało, mająca na celu usatysfakcjonowanie czołowego sponsora homoseksualisty, wywołała ogólnokrajową debatę. Jej zasadność podważył m.in. profesor Narodowego Uniwersytetu Australii, pochodzący z rodziny hinduistycznej i wyznawca hinduizmu, co ciekawe. Zwrócił uwagę, że Folo jedynie przekazywał to, co stanowi istotę teologii chrześcijańskiej, opierającej się na świętym Pawle. Kto popełni grzech, musi za niego żałować, stanąć w prawdzie, uznać go, wyznać. W przeciwnym bowiem wypadku czekają go wieczne konsekwencje. Sportowiec nie wzywał do nałożenia jakichkolwiek kar na grzesznika. Nie potępiał homoseksualistów. Nie wyzywał ich w kategoriach tego świata, ani nie wyrzekał się grania w jednym zespole razem z nienawróconymi grzesznikami, podkreślił naukowiec.
Zobaczcie, jaka niesprawiedliwość, jaka nietolerancja. Tu jest właśnie nietolerancja. My mamy się wyrzekać swoich wartości w imię propagandy, która dzisiaj zalewa świat. To jest właśnie owa, w cudzysłowie, wolność. Moi drodzy, może ktoś być skonsternowany tym, że takie treści mówię. Mam nadzieję, że te osoby, które wyszły z kościoła, nie dlatego wyszły, że takie treści mówię w temacie miłosierne serce Jezusa. Mówię dlatego właśnie, że Pan Jezus domaga się od nas prawdy. On jest w stanie przebaczyć wszystko. Wyprowadzić człowieka nawet z największego upadku, cytując księdza Jana Twardowskiego, z największego gnoju. Pan Bóg wszystko może, ale uznanie prawdy, życie w prawdzie. Dlatego rozważając, moi kochani, w czerwcu słowa Pana Jezusa w naszym Kościele, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Te słowa, które rozważamy w naszej świątyni, która ma to zaszczytne wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa, obligują nas do życia w prawdzie, do czytelnego świadectwa, abyśmy się nie dali zwieść. Abyśmy tak głosili miłosierdzie, przebaczenie, które nie zna granic, które każdego przygarnie, ale żyjąc w prawdzie. Zobaczcie, Pan Jezus największą grzesznicę, Marię Magdalenę, uczynił pierwszą apostołką zmartwychwstania. Tak bardzo ją wywyższył. Była przy jego śmierci, ogłosiła apostołom zmartwychwstanie. Apostołom, ale dlatego, że stanęła w prawdzie. I takiej prawdy tak bardzo nam dziś potrzeba, także w nauczaniu w różnych krajach, konferencjach Episkopatu Polski, biskupów, bo z tym jest coraz poważniejszy problem, kapłanów, świadectwa życia i wiernych świeców. Miłosierne serce Jezusa, uświęcaj nas w prawdzie. Dawaj nam prawdę. Niech Pan Jezu pragnienie prawdy, które było Twoim marzeniem i jest wciąż, staje się naszym udziałem. Amen.